witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak sobie pomyślałam, że już czas. Któraś z Was kiedyś mnie pytała, żeby przedstawić swoją kolekcję perfum. Ja nigdy ich, słuchajcie, nie liczyłam, ile ich mam. Oglądałam teraz właśnie Parasoli też film, gdzie ona sobie kolejno przedstawia wszystkie perfumy, które ma w swojej kolekcji. Słuchajcie, ja na pewno nie mam tyle, ale może czas właśnie pokazać i policzyć w końcu, ile tych perfum tu mam w swojej kolekcji. Także serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy film. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić, zostaniecie ze mną na dłużej i oczywiście zasubskrybujecie kanał i będziemy razem odkrywać moją kolekcję perfum. Postanowiłam, żeby w końcu przejść przez moje perfumy, policzyć, ile mam tych zapachów. Powiem Wam szczerze, że chowam je zawsze w takiej szafce. Mam też specjalną tutaj taką komodę, gdzie trzymam takie zapachy, które ostatnio z Wami omawiałam, i te swoje ulubione w drugim pokoju, które nagminnie używam albo lubię mieć je koło siebie. No i mam oczywiście w takim pudełku, ja staram się je trzymać tak, żeby one były chronione przed słońcem, przed wysoką temperaturą i żeby były ze mną jak najdłużej. Także dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, zobaczycie pogrupowane te zapachy w dziesiątkach, czyli 10 perfum w jednym odcinku. Zobaczymy, ile wyjdzie odcinków. Mam nadzieję, że nie będziecie się ze mną nudzić. No i odkryjecie ze mną moją szafę zapachową. Być może Wy macie na pewno dużo więcej tych perfum albo macie podobne. Także Was serdecznie zapraszam na ten odcinek. I tak jeszcze gwoli ścisłości powiem Wam, że ja, tak jak na przykład tu wspominałam w odcinku Poznajcie mnie trochę bardziej, tego taga perfumeryjnego, że ja po prostu niektórych zapachów nie lubię albo nie używam, albo komuś się podobają, to ja po prostu je oddaję, więc one też, te perfumy, niektóre żałuję, że oddam, powiem szczerze, no ale niektóre te perfumy już ze mną, nie ma. A więc zaczynajmy dzisiejszą dziesiątkę. W dziesiątce perfum wybranych na chybił natrafił. Naprawdę ja nie robiłam, ja wiem, że niektóre dziewczyny robią tutaj alfabetycznie, ale ja nie będę tego, tym bardziej, że tak jak mówię, mam w kilku skrytkach, więc nie będę tu układać je alfabetycznie, wybieram po prostu tak randomowo wybrane 10 dzisiejszych zapachów, także może będą zaskoczeniem dla niektórych. Pierwszy zapach, który Wam chciałam przynieść ja i przedstawić, który jest z mojej kolekcji, to oczywiście jest Flowerbomb Bloom Viktora Rolfa. Ja powiem szczerze, będę miała nową tutaj, nowy zapach, wkrótce Wam przedstawię w nowościach, ale czekam go. To jest zapach, bez którego ja się nigdy nie mogłam obyć. Ja Wam opowiadam tą historię z Flowerbomb tym typowym, że ja po prostu nie mogłam się do niego przekonać i zawsze jakoś tak dziwnie odchodziłam od niego, wszyscy go wtedy używali, no ale w końcu trafiło i mnie, ta strzała Amora, i po prostu ten zapach jest ze mną. Oczywiście to, o którym mówię, jest Bloom, ale ja również miałam ten najsilniejszy, czyli ten typowy Eau de Parfum Flowerbomb. To jest piękny, taki kandyzowany, cudowny zapach, bardzo kobiecy. Ja Wam powiem, że zawsze lubiłam tą butelkę i w ogóle ten całokształt. Ja wiem, że był taki tutaj w UK taki schemat, taki jakby to powiedzieć, jakby taki, taka subskrypcja, że jak kupowaliście kolejny zapach od Viktora Rolfa, to odkrywaliście kod. Niektóre były oszukane i używane w perfumerii przez inne osoby te kody. No i dostawałyście jakiś punkt i po iluś punktach przysyłali Wam czasem a to na święta, a to na Wasze urodziny taką super niespodziankę. Ja dostałam, pamiętam, balsam, żel i coś jeszcze. Oczywiście takie miniaturki, także było fajnie. To jest właśnie mój jeden z ulubionych zapachów, który jest właśnie w mojej kolekcji. Pewnie każda z Was ma. Następnym zapachem, który ja dostałam, i to jest, słuchajcie, miniatura, w zasadzie rollerball, to jest 7,5 ml. Ja zapomniałam ten zapach, ja pamiętam, że jako miałam, słuchajcie, pełnowymiarowego, ale oddałam komuś, bo on był taki słodki, dziwny, o Boże, jak on jest skrzany dawno, słuchajcie, go nie wąchałam. To jest zapach Dolce Gabbany One, bardzo słodki, ja bym powiedziała bardzo bogaty, trochę zbliżony do Premier, ale Premier jest moim jednym z ulubionych zapachów, zaraz go zobaczycie w kolekcji. Także lubię go używać, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu on troszeczkę inaczej, już na mnie pachnie i nie wiem, to jest woda toaletowa, czy ja bym chciała go używać, ale był w mojej kolekcji, jak mówię, pełnowymiarowy i teraz jest taki właśnie w odmianie rollerball, gdzie możemy sobie wziąć tą travel size na podróż. No i przychodzi czas właśnie na zapach, który gości u mnie zawsze, a przynajmniej staram się go jeszcze lansować. Ja mam nadzieję, że on nigdy nie wyjdzie z oferty, chociaż ja nie wiem, czy on nie jest wycofany, ale ja tutaj go nie widziałam w Perfumery Han, mam nadzieję, że nie. Czyli mój przeukochany, od którego wszystko się zaczęło. Ja za każdym razem, jak go niucham, wącham, jest cudownym zapachem. To jest Gucci Premier, przecudna sztabka złota. Słuchajcie, zawsze mnie intrygował ten piękny flakon. Ja pamiętam, że było Gucci Guilty i mi nie pasował, mimo że ten flakon był podobny, ale to jest przecudowny, bardzo zbalansowany, bardzo kobiecy, bogaty, kunsztowny zapach, któremu nie sposób się oprzeć. Kto go ma w swojej kolekcji, to naprawdę zazdroszczę, zazdroszczę pozytywnie i myślę, że dobrze zrobiłyście, że go macie w swojej kolekcji. Bo to jest taki zapach, który warto mieć ze względu i na flakonik, i na zapach. Słuchajcie, następnym zapachem w mojej kolekcji jest bardzo stary, ciekawe kto go ma, Crystal Noir, czyli ta wersja, słuchajcie, troszeczkę bardziej pudrowa, irysowa, wykwintna, mega kobieca i powiem Wam, że go rzadko używam, dlatego, że go oszczędzam, ale jest przecudny i zawsze trochę nie mogłam się do niego przekonać, powiem Wam szczerze. I ostatnio właśnie klientce sprzedam Krystal. Krystal nigdy do mnie nie trafił, ale ta przepiękna edycja eau de toilette, czyli w wodzie toaletowej, cudowny zapach, taki właśnie świeży, a jednocześnie kwiatowy, ale tak ładnie zbalansowany. Słuchajcie, zawsze jak go wącham, to jest taka piękna, pudrowa otoczka, ale taka jednocześnie właśnie bardzo zielona, bardzo świeża, która sprawia, że czujemy się bardzo, bym powiedziała, klasycznie, elegancko, ale tak dystyngowanie, no i ten zapach nie mogłam się obyć, żeby nie mieć w swojej kolekcji. Piękna butelka, jest ze mną długo, ale nadal pachnie tak samo. Ja wiem, że mam jedną wersję, słuchajcie, chyba Coco Mademoiselle i wydaje mi się, że ona jest już, coś z nią jest nie tak, wydaje mi się, że ją źle przetrzymywam, także się cieszę, że ten zapach jest ze mną tak długo, bo ja go chyba mam z 3 lata na pewno, na wykwintne okazje, bo on taki jest. No i następnym zapachem tu w dzisiejszej dziesiątce mojej kolekcji, z mojej szafy, jest Versace Yellow Diamond. Długo zastanawiam się nad nazwą. Ja bardzo lubię tą kolekcję tych zapachów właśnie z tymi kryształami, tak jak Crystal Noir czy Bright Crystal. Cudowny po prostu flakon, zawsze mi się bardzo podobał i zapach zawsze był trafiony w dziesiątkę. Ja bardzo lubię zapachy Versace. Nie wiem czemu, ale one do mnie trafiają, one są bardzo bogate, wykwintne, ja bym powiedziała takie kokieteryjne, bardzo kobiece. No i w mojej nucie, bo ja lubię takie przełamane, świeżo, krystaliczno, bym powiedziała kwiatowe. Przecudny, słodki zapach w przepięknym flakonie. Ja muszę sobie dokupić Bright Crystal, bo Crystal Noir to jest dla mnie trochę nie do przejścia, ale może dla butelki w końcu kupię. Także to jest kolejny zapach w mojej kolekcji. Przejdźmy teraz do Jo Malone. To jest wersja, słuchajcie, ja bardzo lubię Jo Malone. Ja kolekcjonuję sobie te specjalnie wersje takie limitowane i to jest Plum Blossom, czyli taki kwiat śliwki. Mam kilka innych edycji, ja go Wam przedstawię. Bardzo świeży, bardzo bym powiedziała owocowo-wiosenno-letni zapach, taka giełka odświeżająca, bo to są wody kolońskie, więc one są o niższym stężeniu. W przepięknych butelkach, ja go kupiłam dużo taniej, ale te edycje zawsze mnie urzekały, te flakoniki bardzo takie klasyczne, piękne, z różnymi tutaj label, takimi właśnie, a to różowe, a to zielone. Mam kilka, kto nie oglądał mojego odcinka z perfumami Jo Malone, to zapraszam, tam chyba nawet przedstawiam wszystkie, no ale tak jak mówię, ja Wam niedługo przedstawię w każdym odcinku, jeżeli Wam się te odcinki będą podobać, właśnie w mojej kolekcji, to przedstawię kolejne. Tutaj zaskakujący zapach. Ja nie wiem, czy kiedyś Wam go pokazałam, ja Wam chyba pokazałam i w zasadzie zamierzam dokupić inne wersje. Nie jest to zapach, który, jak bym powiedziała, jest trafiony w dziesiątkę. Jest taki bardzo owocowo-jeżynowo-kwiatowy, z pięknym tutaj adwertem, czyli z taką właśnie reklamą. To jest wersja Dolce Gabbana Rose, ale butelka jest, słuchajcie, piękna. Właśnie z tą tutaj, taką wstążeczką, no i pięknym kwiatem. Chciałabym mieć taki pierścionek, czemu nie? Przepiękny flakon właśnie w mojej kolekcji. Bo czasem lecimy właśnie, kupujemy tutaj spontaniczny ze względu na flakon. Następny ze względu na flakon, ale jest to zapach, który ja go lubię. To jest Caroliny Herrery Very Good Girl. Trochę byłam rozgorzeczona, że to jest plastikowa, nie tak jak inne słonie, taka bardziej butelkowata, czyli właśnie tu ze szkła. Piękna szpilka, pięknie się prezentuje, czemu nie? Tutaj na każdej toaletce, bardzo seksowna, bardzo, może nie wyrafinowana, bo ten inny zapach, nie Very Good Girl, tylko Good Girl jest bardziej wyrafinowany, ale fajne takie, nawet na toaletkę. Rzadko po niego sięgam, nie wiem czemu, powiem Wam szczerze, ale rzadko. No i następnym, ja mam kilka misiów, ale przedstawiam Wam dzisiaj misia Bubblegum, czyli guma balonowa w perfumach. Ja mam specjalny odcinek o nim, nie cieszył się za dużą oglądalnością, myślę, że nie lubicie takich zapachów, no ale ja Moschino bardzo lubię i powiem Wam, że bardzo się cieszę, że mam tego misia, chociaż bardziej lubię właśnie wersję tą Toy One. Zawsze mi się mylą te Toy Two, Toy One, ale to jest Toy One na pewno. No, ta jest niby klasykowana jako Toy Two, ale mówię, jak ktoś lubi takie kandyzowane, słodkie, naprawdę przesłodzone, takie wracające do dzieciństwa jakby zapachy, to jest ten miś Moschino, jak najbardziej by się sprawdził. I ostatnim zapachem w tej dziesiątce jest zapach, który Wam pokazałam ostatnio, który polecam właśnie na walentynki, w ogóle super zapach. Widziałam teraz jakąś nową edycję, to jest Lady Million Privé, piękny, kobiecy, takiego z czerwonego dywanu zapach, taki trochę szampański, ale też lekko pudrowy, w przepięknym tym krysztale. Ja uwielbiam właśnie nawet ten One Million dla mężczyzn, mimo że go nie lubiłam, a bardzo był kupowany swego czasu w tej pięknej, takiej złotej, ja bym powiedziała, sztabce, coś cudownego. A ja się cieszę, że go mam, ale zobaczcie, jako mało. Myślę, że może dokupię tą nową wersję, bo czas już na jakieś przymiarki do nowych zapachów i będzie też taki odcinek, tak jak mówię, z czymś nowym. Ale na razie, jeśli Wam się podoba, chciałabym kontynuować też tą wersję właśnie tych zapachów, które mam w szafie i przedstawić Wam Waszą kolekcję. Prezentuje się moja kolekcja, ja mówię kolekcja tylko 10 zapachów wybranych randomowo dzisiaj z szafy. Ja będę kontynuować, jeżeli chcecie, te odcinki. Przedstawiam wszystko, co mam w takich właśnie sekwencjach dziesiątek, ja bym powiedziała po 10 to zapachów różnych i zobaczycie, co mam i przy okazji ja dojdę do ładu, ile mam tych zapachów, ja nigdy ich nie liczę. Jestem ciekawa, ile w Waszej szafie jest tych zapachów, czy macie je dużo, czy macie je właśnie do setki, czy jeszcze więcej. Ja wiem, że niektóre z Was mają bardzo, bardzo dużo. Piękne kolekcje, które na przykład ja nie mam, jak niektóre wspominały tu Blasé, które ja bym chętnie pomogła, może gdzieś dostanę i zobaczę, czy odbieram tak samo, czy Indian Summer, które uwielbiam. Także jestem ciekawa, co Wy macie, ile macie tych zapachów w szafie i powiedzcie mi koniecznie, które z tej dziesiątki Wam się podobają, do których macie sentyment. No i zapraszam Was serdecznie, jeśli lubicie moje odcinki, mój kanał, oczywiście łapka w górę, naciśnijcie subskrypcję, bo mówię, YouTube coś tam kręci i nie zawsze właśnie pokazuje te filmy, także bądźcie na bieżąco i życząc Wam miłego dnia, zapraszam do następnego odcinka.